Jest coś takiego, ktoś mądrze kiedyś powiedział, że historia kołem się toczy. I tak też wątki na YouTubie często kołem się toczą, bo niektóre tematy to jak smród w gaciach powracają. Nie unikniemy tego, bo zaledwie 10 miesięcy temu gadaliśmy sobie, omawiając materiał od Dominika Bossa, dlaczego streamerzy kradną content. Jest na tym drugim kanale, jak ktoś nie wie, no to jest drugi kanał, Dobrodziej, szoty i klipy. Tam takie trochę niezwiązane z gamingiem rzeczy też są wrzucane na YouTubie. Chyba macie nawet komendę, wykrzyknik nowy kanał, chociaż ten kanał nie jest już taki nowy, bo już trochę czasu minęło od czasu, jak tam jakieś rzeczy się pojawiają. I już któryś raz YouTube podsuwa mi coś w ciągu ostatnich dni związane z właśnie reakcjami na filmy, czy jest to kradzież, czy nie jest to kradzież i tak dalej. Damian Ptak tutaj wrzucił taki materiał. Miniaturka mi się spodobała, więc mówię, obejrzymy sobie. Uważam to naprawdę za arcyciekawe zrządzenie losu, iż w momencie, kiedy tworzę sobie materiał wchodzący w polemikę z bez schematu na temat poruszonego przez niego jakiś czas temu body shamingu, nagle pojawia się kolejna dyskusja podjęta z jego inicjatywy, w którą z wielką chęcią się wbije klinem. A zrobię to, ponieważ w związku z poruszanym tematem mam bardzo dużo przemyśleń i z wieloma rzeczami, o których Filip wspominał, mam... Ja też mam bardzo dużo przemyśleń, dlatego zawsze tyle gadam na filmach, jak oglądam czyjeś filmy, bo no, dla mnie to jest nawiązanie dyskusji, dodanie swoich 5 groszy, przedstawienie swojego punktu widzenia, bo chyba po to ludzie przychodzą głównie, no nie? Żeby usłyszeć mój punkt widzenia. Albo żebym wam powiedział, co macie myśleć przecież, nie? Twoje własne, osobiste doświadczenie, więc wydaje mi się, że moja perspektywa, jako nawet takiego mniejszego twórcy, może w jakiś sposób być swego rodzaju wartością dodaną do całej dyskusji, czy jakimś innym spojrzeniem na sprawę. No. Ale o czym my w ogóle tutaj rozmawiamy? Mówimy o popularnym trendzie reagowania na materiały innych twórców. I na pewno wszyscy jesteście świadomi, jak to wygląda, bo załóżmy, że mamy sobie przykładowo streamera A, który oglądał siebie na streamku jakiś materiał od twórcy B i dokłada do tego swój własny komentarz w większym bądź mniejszym stopniu. Oczywiście później wycina sobie z tego shota, którego wrzuci do siebie na kanał, przez co ma dosyć szybki, nie wymagający zbyt dużej pracy materiał, który zaczyna generować mu zyski pieniężne. I bez schematu podnosi tutaj głos w kontekście tego, że twórca, od którego materiały są czerpane w taki sposób, jest w tym układzie bardzo stratny, bo... Znaczy tak z tym łatwy bym nie powiedział, na pewno jest to łatwiejsze jako osoba, która no też czasami siądzie i napisze sobie scenariusz i coś rzeczywiście tak własnego w 100% zrobi, no tak chyba jeszcze się zaliczam do takiego hybrydowego twórcy, który czasem zrobi coś własnego, a czasem skomentuje to, co ktoś zrobił, i wydaje mi się, że no biorąc pod uwagę, że moje średnie reakcje, no to co najmniej są o 50, jeśli nie 100% dłuższe od materiału źródłowego, a też często oglądamy materiały na 1,25, więc to może być nawet więcej, ale no nadal jednak no musisz mieć jakiś ciąg przyczynowo-skutkowy w głowie i go do tego na żywo tworzyć i przedstawiać w jakimś w miarę koherentnym toku myślenia, żeby to miało jakąkolwiek wartość. I tak no wiadomo, no to też już gadaliśmy na ten temat, że no niektórzy totalnie lecą sobie w chuja pod tytułem, że no odpalają sobie film, który ma rzeczywiście dużą wartość merytoryczną, porusza jakiś ciekawy temat i go bardzo mocno rozwija. No a streamer no to w stylu XQC po prostu na koniec powie okej, cool. I tyle, nie? I to ląduje na kanał. Albo nie wiem, żre sobie obiad albo coś w tym stylu. No, ja to tak, no... Ja nie wiem, no ja mam na przykład zasadę, że materiały, które oglądam, w których czuję, że no nie miałem nic do dodania, no tak, no albo nic mi nie przychodzi do głowy, albo no nie mam nic do dodania, nawet no ile razy można się zgadzać z tym, co jest mówione w filmie, no to dla mnie to nie jest warte tego, żeby to wrzucać jako mój komentarz, bo tego komentarza tam praktycznie nie ma, no nie? A jednak ludzie, którzy przychodzą na mój kanał przynajmniej, a internet jest już na tyle rozległym morzem, że no... Ludzi jest co niemiara i nie ma tutaj mowy o tym, że jakoś kanibalizują się filmy przez to, tylko wręcz przeciwnie. Uważam, że no ja z miłą chęcią chciałbym, żeby mała ilość autorskich filmów, może nie gameplay, ale tam chociażby jak materiał z Ghost of J, był oglądany przez innych twórców, bo jestem ciekaw na przykład ich reakcji, jestem ciekaw na przykład tego, co dodadzą, a do tego z punktu widzenia marketingowego jest to bardzo dobre, bo stara zasada marketingu mówi, żeby o tobie mówili, nieważne co mówili, ważne, żeby mówili, więc dla mnie jest to tym bardziej same plusy, nie? Jakby tutaj na pewno już wiem, że tutaj będzie taka narracja prowadzona na zasadzie, że o, zabierasz mi wyświetlenia, jak ty robisz reakcję na mój film, to wszyscy ci ludzie, którzy przychodzą dla ciebie, to oni na pewno by przyszli do mnie i obejrzeli mój materiał, z czego ja bym miał pieniądze. No nie, taki to świadczy o totalnym niezrozumieniu tego, jak YouTube działa i jak marketing działa. Bo ludzie, którzy obejrzą sobie materiał z komentarzem, już nie obejrzą sobie tego materiału w oryginale, co po części jest oczywiście prawdą, bo ludzie w komentarzach często sami to potwierdzają. Dlaczego po części? Do tego jeszcze przejdziemy. Potwierdzają pod warunkiem, że jest... Kurde, to... Ja wam to rozrysuję, widzowie. Paint wchodzi tutaj. Potwierdzają to ludzie, którzy są członkami społeczności strony A i strony B. Zakładając, że strona A to jest ta wypuszczająca materiał, strona B to jest ta komentująca. I wtedy ci ludzie robią nic innego, jak po prostu wybierają, którą stronę bardziej wolą posłuchać. Bo to wygląda tak, że jest twórca A, jest se twórca B, jest se twórca C, D i E, powiedzmy, no nie? I oni wszyscy mają swoje jakieś bańki. Zasięgowe albo społeczności, zwał jak zwał, no nie? To są ich takie ten bańki, jeden ma tam większą, inny ma tam mniejszą. Niektórzy mają dużo większe bańki. Do czego tutaj dochodzi, że jak mamy twórcę A, który wypuszcza materiał, no to to jest wspólna publika, nie? Jak twórca C ogląda go. I rzeczywiście tutaj, no, oni znają już twórcę A, znają już twórcę C. Może na ten temat chcieliby zobaczyć ze względu, że znają twórcę C i jakie ma mniej więcej poglądy, to chcieliby zobaczyć, jak on skonfrontuje tak naprawdę materiał twórcy A. A inni na przykład powiedzą, że a nie, ja w sumie no to nie chcę mi się słuchać tym razem twórcy C, przyjdę do niego na co innego albo przyjdę na strumyk i sobie obejrzę materiał w oryginale od twórcy. Ale twórca C, oglądając, mimo że on tam, powiedzmy, że połowa, oczywiście nie zawsze tak to wygląda, że połowa jego publiki jest wspólna z twórcą A, to ma też całą tutaj zgraję ludzi, którzy nie znają twórcy A. Więc z jednej strony niby tutaj tracisz, nie? Niby twórca A traci wyświetlenia, ale z drugiej strony masz całą pulę tutaj ludzi, którzy nigdy nie słyszeli o twórcy A i być może przejdą do twojego twórcy i to nie tak, że twórca C ich traci, coś takiego, ale zainteresują się do twórcy A, obejrzą jakiś inny jego materiał, albo nawet zostanie zasiane takie ziarenko w tych osobach, które nie wiedzą o twórcy A, że jak gdzieś kiedyś coś YouTube podsunie im mordę twórcy A, którego materiał był omawiany, to oni będą bardziej skorzy do tego, żeby zajrzeć, bo przecież widzieli to gdzieś na reakcji u twórcy C, więc już jest jakby znajoma twarz, jest okej, on jakby no był oglądany, więc można powiedzieć, że jest jakoś w kręgu zainteresowań tego twórcy C, który reagował, a ja z twórcą C bardzo się utożsamiam, więc można powiedzieć, że to mnie przychyli do tego, żeby obejrzeć, nie? Materiał następny, jakiś nowy twórcy A, nie? To nie działa tak, że kurwa... Że masz tak naprawdę tu jest A i B twórca i w momencie, kiedy A robi autorski materiał i twórca B ogląda to, to wszyscy ci ludzie, których on ma w swojej społeczności, to gdyby on na to nie reagował, to oni i tak by przecież obejrzeli ten materiał. No nie, no tak to nie działa, no to jest kompletna głupota, no tak to jest najbardziej prostackie spojrzenie na internet i tego, jak dużym zjawiskiem jest YouTube, jak dużym zjawiskiem jest internet, jak tylko można wymyślić, no to jest proste jak świński drut i to takie nie jest. Przejdziemy. Ale w konsekwencji właśnie tego, wedle słów Filipa, materiał oryginalny złapie mniejszy zasięg i prawdopodobnie wygeneruje przez to mniej pieniędzy. Niekiedy można nawet zauważyć pewne sytuacje na mniejszych... Pokaż mi statystyki. Mam nadzieję, że tu będą liczby i statystyki pokazywane, bo statystyki i liczby są piękne, bo w przeciwieństwie do ludzkich emocji one twardo pokazują, jak jest, a nie jak ci się wydaje, że jest. Kanałach, gdzie ich oryginalne wideo ma załóżmy 1000 wyświetleń, podczas kiedy reakcja na to samo wideo ma ich na przykład 30 000. I w taki oto sposób oczywiście wygląda to naprawdę patologicznie, bo wkład pracy i czasu w film oryginalny może być nieporównywalnie większy. To prawda. Film z Ghost of J, który, no taki najnowszy, który autorski, który ja wrzucałem, no to zajął mi prawdopodobnie, i to jeszcze do tego ja mam montażystę, przypominam, jakbym to montował, to by było jeszcze bardziej, jeszcze dłużej. Zajął mi samo napisanie chyba z 3-4 godziny i to samo takie pisanie. Ja fakty jestem dosyć wolnym writerem, ja wolno dosyć piszę i no jestem autystyczny pod tym względem, ale i wieloma innymi, ale no też research, no jakby zbadanie tematu, przeszukanie tam Twittera i tak dalej, który i tak nie był jakiś dogłębny, bo tylko chciał przedstawić jakieś zjawisko, a nie udowodnić jakąś tezę. No to w porównaniu do tego, gdzie ja sobie siadam i na bazie swoich doświadczeń, swoich przekonań, swojego jakiegoś takiego kręgosłupa moralnego wysławiam swoją opinię do ludzi, którzy no chyba skoro tutaj jesteście, no to mniej lub więcej jakoś utożsamiacie się z moją osobą, jakby no traktujecie bardziej streamerów, bardziej się traktuje jak ziomków, wydaje mi się, a ludzi, którzy tworzą takie autorskie tematy omawiające szczególne tematy, no to traktuje się bardziej jako taką dostawę wiedzy albo otwór do dyskusji, coś w tym stylu, nie? Jakby streamer ma większe predyspozycje do budowania takich więzi parasocjalnych niż osoba, która robi po prostu film na zasadzie, nie wiem, 10 ciekawostek o tam dupie Maryni. W stosunku do wkładu pracy, który jest wnoszony w reakcji na ten film. I żeby to zobrazować, to dla przykładu Bez Schematu, wspominając o kosztach produkcji, mówi o tym, że realizacja jego filmów kosztuje go około 6-7 stów na materiał, przez co wiele z nich się nawet nie zwraca. I będę w tym materiale mówić także o swojej perspektywie, więc jeśli chodzi o mnie, to tutaj choć nie można mówić o kosztach realizacji, bo nad dosłownie... No dobrze, ale pytanie, no dobra, wydajesz tyle, tam 6-7 stów, nie wiem ile wyświetleń i tak dalej. 6-7 stów to jest jakieś 60-70 tysięcy wyświetleń na polskim YouTubie, nie? Jeśli masz wszystko dobrze ogarnięte, dobrze ustawione reklamy, no to jest jakieś 60-70 tysięcy, nie? No to tyle samego AdSense'a ci wpada. Oczywiście pomijając współpracę, pomijając tam jakieś dealki, lokowania i tak dalej. Z samego AdSense'a, samych reklam, które się wyświetlają na YouTubie, takie są w tej chwili, to są fakty, takie są w tej chwili stawki na polskim YouTubie, jeśli chodzi o gaming. 100 tysięcy wyświetleń to jest 1000 zł. Kanał na przykład mój na YouTubie w zeszłym miesiącu zrobił około 600 tysięcy wyświetleń i trochę ponad 6 tysięcy złotych wygenerował, nie? Z reklam. Wszystkim siedzę i... Ale to też nie jest tak, kurde, no jakby co ma piernik do wiatraka, że ty jesteś stratny, że jakby włożyłeś więcej niż wyjąłeś. No to albo masz źle zoptymalizowany biznes i musisz się zastanowić nad cięciem kosztów, żeby robić te materiały taniej, żeby one były opłacalne, jeśli rzeczywiście patrzysz na pieniądze. Ale to nadal nic nie dowodzi tej tezy, którą ja tutaj postawiłem, w postaci, że no gdyby twórca nie zareagował, czy rzeczywiście ci ludzie, którzy są nim zainteresowani, osobą reagującą, by wtedy na pewno przeszli do ciebie i obejrzeli ten materiał, przez co ty byś miał z tego pieniądze. Szczerze, kurwa, wątpię, mało tego, mogę zaraz pokazać wykresy, że to tak nie działa. Pracuję sobie samemu, to jednak w takim układzie poświęcam na materiały prawie cały swój wolny czas i ponieważ niestety jestem perfekcjonistą, to bardzo dbam o to, żeby każdy materiał był jakościowo dopieszczony, nawet pod względem takiego chociażby udźwiękowienia. Przez to jestem w ich stanie wyprodukować powiedzmy maksymalnie 4 w miesiącu i wiem, że jest to bardzo nieoptymalne, ale czasami nawet nad głupią muzyką potrafię siedzieć po kilka godzin w montażu. Oczywiście robię to wszystko świadomie, bo póki co moja koncepcja na ten kanał jest taka, że chciałbym, żeby on się wyróżniał przede wszystkim jakością wykonywania materiałów, co siłą rzeczy wymaga jednak dużego nakładu pracy i podejrzewam, że bardzo podobnie jest w przypadku Bez Schematu. Jasne. Ja Bez Schematu akurat nie oglądam, może widziałem z jednym materiał, ale słabo kojarzę gościa, czym on się zajmuje. Ale no jakby no z własnego doświadczenia wiem, że tak, tworzenie takich autorskich materiałów, gdzie ty piszesz scenariusz, masz jakiś schemat konkretny, jakąś tezę do postawienia, sama edycja i tak dalej, no jest to bardzo, bardzo czasochłonne. Ja bym się cieszył, jakby oglądał mnie większy twórca, bo jest to szansa na wybicie się. Kurde, nawet no większy twórca, oczywiście, że możesz, jak większy twórca na ciebie reaguje, to możesz widzieć w tym szansę, bo to jest szansa tak naprawdę. I nie ma zależnie, czy on się pozytywnie, czy negatywnie wypowiada na ten temat, co ty mówisz, no bo to otwiera możliwość do nakręcenia odpowiedzi, nawiązania dialogu, do przeciągnięcia tej liny tak naprawdę, nie? Kto postawi lepsze argumenty w konstruktywnej oczywiście dyskusji, która rzadko kiedy ma miejsce w internecie. Same plusy ja tutaj widzę tak naprawdę, nie? Że ktoś się zainteresował, kto przy okazji też tworzy na YouTube'a, zainteresował, to jest tak samo jak widz, nie? Że czego ja mam oczekiwać od was, widzowie, że wy obejrzeliście materiał, ale samolubnie. Czemu nie powiedzieliście swojej babci, wujkowi, siostrze i tak dalej o tym materiale? Przez to straciłem pieniądze, no co jest z wami? No tak, no nie, no kurde, to są same plusy tak naprawdę. Podejście ma swoje plusy, ale przy okazji też ma wiele minusów. Przełożenie jakości nad ilością w przypadku YouTube'a jest po prostu zazwyczaj nieopłacalne i często bez jakiegoś większego planu zakopie po prostu kanał. Dlatego też potrafię zrozumieć frustrację Filipa, bo taka dysproporcja wkładu pracy do efektów, gdy ktoś korzysta z twojej własnej twórczości, oczywiście nie jest sprawiedliwa, ale nie potrafię zgodzić się z jedną rzeczą. I zanim do tego przejdziemy, to muszę jeszcze zwrócić... Ja też muszę powiedzieć, że no też jest różnica. Gadaliśmy na ten temat w materiale właśnie sprzed 10 miesięcy na Dobrodziej Szoty i Klipy, gdzie Dominik Boss też już ten temat poruszył, że no jest różnica pomiędzy reakcją, gdzie ktoś reaguje na twój komentarz, wrzuca z tego szota i to jest rzeczywiście aktywna dyskusja, przedstawienie swojego punktu widzenia, zgodzenie się, niezgodzenie i z materiału 13-minutowego, tutaj widać to, 13 minut miał ten materiał, ja o nim 37 minut, nie? Więc no, wydaje mi się, nawet jeśli czasami gadam, albo częściej nawet bez ładu i składu, jest tutaj całkiem sporo dodane od siebie, swojego punktu widzenia, które wnosi do dyskusji, co powinno być tylko i wyłącznie komplementem dla twórcy. To znaczy, że temat, który ty poruszyłeś, pomijał odpowiednio drugiego człowieka, że on zaczął o tym myśleć, zaczął to rozkminiać. Zwrócić uwagę na jedną kwestię, żeby każdy, kto nie siedzi w temacie, też dobrze to zrozumiał, bo Filip jest oczywiście za tym, żeby reakcje na filmy dalej były, bo często budzą mnóstwo bardzo ciekawych dyskusji i w dużej mierze stanowią wartość dodaną do samego materiału czy do rozmów wokół niego, ale chciałby, żeby też istniało narzędzie, które pozwoli lepiej się między twórcami dogadywać względem chociażby podziału zysków lub może, żeby istniał jakiś system boostujący zasięgowo treści cytowane. Miałoby to potencjalnie sprawić, żeby twórcy nie byli stratni na tym, że ktoś reaguje na ich film. I to trochę tutaj na chama i prostaka wyjdę. Czy to jest zabieg celowy, że on nosi soczewki różne, czy ma to... To jest taka przypadłość, nie? Jak masz różnokolorowe oczy. Zajebiście to wygląda. Naprawdę, mi się to giga podoba, nie? Jak ludzie tak mają różnokolorowe oczy. Czy są stratni i w jaki sposób, to jeszcze to przeanalizujemy, ale stworzenie takiego systemu jest moim zdaniem naprawdę bardzo fajnym pomysłem i myślę... O, heterochromia. No. To jest przypadłość. Nie, no, dla mnie to zajebiście wygląda, nie? Pewnie tutaj trochę jak taki wsiur się zachowałem, że wytykam palcem, że ktoś jest inny, ale no mi się to mega podoba. Że warto się zastanowić, jak mógłby on wyglądać, żeby jednocześnie był fair i jednocześnie nie był czymś, co można łatwo wykorzystać do stworzenia kolejnej patologii, bo zawsze znajdą się cwaniacy chcący wykorzystywać takie rzeczy w sposób nieuczciwy. To prawda. Dlatego też myślę, że proponowane przez Filipa rozwiązanie, gdzie... Nawet teraz z bardzo ubogimi narzędziami, które YouTube oferuje na temat claimowania swoich treści, nie, tam no to jest całe mnóstwo skamów, które jest ustawione na claimowanie twoich treści, na blokowanie filmów i tak dalej. Także to dobrze brzmi na papierze, że byłby tam system na zasadzie YouTube daje ci notyfikację, że ktoś obejrzał twój film. Zaczynamy negocjacje. Ile procent z AdSense'a tej reakcji powinieneś ty dostać jako prawilny twórca? Nie ma takiej opcji, że ludzie będą się łatwo dogadywać. Okej, no film miał 10 minut, ty gadałeś 30 minut, no to 1/3 dla mnie. Nigdy tak nie będzie. Nigdy tak nie będzie, bo ludzie to śmietniki. Można sobie choćby pod filmem zaznaczyć, czy materiał jest reakcją i na jaki film reagujemy, jest spoko pomysłem na dobry początek. I choć między chłopakami wywiązała się tutaj w związku z tym dyskusja o zasadność takiego rozwiązania pod względami orzekania własności, to jednak uważam, że to już jest rozkminka trochę innego typu, w którą w tym materiale nie chcę wchodzić, bo w tym rozwiązaniu nawet nie musi chodzić o to, żeby jakoś to specjalnie rozliczać, czy żeby miało to jakąś moc prawną. Z tego, co się orientuję prawnie, trochę ciężko tego wszystkiego tutaj dociekać i musielibyśmy do każdego jednego filmu wyrabiać sobie osobne prawa sądownie, bo YouTube sam w sobie nie może orzec, kto ma prawo... No nikt się nie będzie w to bawił. Niemniej jednak sama taka funkcjonalność byłaby na pewno przydatnym rozwiązaniem, z którego jestem pewien, że wielu twórców by skorzystało w ramach po prostu dobrej woli lub pewnego rodzaju dogadania się między sobą, o czym Filip właśnie wspomina. Bo twórca A może się z twórcą B akurat lubić i jeśli oboje uważają, że warto się tym zyskiem wypracowanym z reakcji na AdSense podzielić, to chyba fajnie, jak będą mieli do tego jakieś łatwo dostępne narzędzia. I żeby wam to zobrazować, to wiedzcie, że aktualnie jako twórca przed opublikowaniem materiału na YouTube muszę zaznaczyć szereg ptaszków pod filmem odnośnie tego, czy to są treści AI, czy mamy do czynienia z płatną reklamą, czy jest to materiał skierowany do dzieci, więc równie dobrze mógłby być dodatkowy ptaszek z zapytaniem, czy jest to reakcja i jeżeli tak, to na jaki film. No tak, ale te wszystkie rzeczy, które na YouTubie tam zaznaczasz podczas uploadowania filmu, to są wymuszone przez jakieś kwestie rządowe, jakieś legislacje, coś takiego, nie? To po prostu był nacisk na YouTube'a, więc oni to wprowadzili. To nie jest YouTube, że się jakoś o to martwi i dopóki tak naprawdę nie będzie takiej inicjatywy z... reaktowaniem, nie wiem dlaczego ktokolwiek miałby się tym zainteresować, no to YouTube tego nie zrobi. W dalszej kolejności mielibyśmy zapytanie, czy chcemy przeznaczyć jakiś procent z AdSense'a na poczet filmu, który oglądamy, a jeżeli tak, to ile, no i bio. Wydaje mi się, że bardzo prosta funkcja, nic skomplikowanego. Wyobrażam to sobie tak, że takie oznaczenie przed opublikowaniem materiału jako reakcja by też dało dodatkowy sygnał twórcy, iż akurat reagujemy na jego materiał, bo aktualne narzędzie wyłapujące takie rzeczy dosyć średnio działa i... W ogóle nie działa, prawda. Nie pokazuje, czego akurat bywałem świadkiem. Choć, co ciekawe, w sumie i tak możemy aktualnie oznaczać autora, wpisując małpę i nick twórcy gdzieś w opisie czy tytule, co wydaje mi się, że zawsze daje akurat informację o tym, że został wspomniany w filmie, ale oczywiście wiele osób nawet nie wie o tej funkcji i z tego nie korzysta, a taki wyświetlający się ptaszek przy publikacji by od razu zwracał uwagę, nie będąc jakąś tajną funkcją, tylko zwykłym pytaniem. Ja sam się o tym, jak działają wzmianki, dopiero dowiedziałem, jak ktoś inny mnie w taki sposób oznaczył, bo gdy za pierwszym razem kogoś cytowałem i się odnosiłem, to również nie byłem świadom, że takie coś istnieje. I owszem, nie każdy by na pewno z tego korzystał i nie każdy by na pewno to oznaczał, a już szczególnie jacyś mniejsi twórcy, ale ich zasięgi nie są akurat czymś, o co warto się bić w moim odczuciu. Niemniej jednak... Kiszak cały czas żyje na kontencie innych? No, nie powiedziałbym, że żyje na kontencie innych. Kiszak przede wszystkim, a akurat przypadek Kiszaka bardzo dobrze znam, no bo znam się z Kiszakiem i często prywatnie rozmawiamy na wiele kwestii biznesowych, życiowych i tak dalej, no to tu trzeba tak, po pierwsze, czy Kiszak, jak reaguje na jakiś film, no to go po prostu ogląda, na końcu powie, że o, zajebiste i koniec, czy rzeczywiście dyskutuje na pewne kwestie, przedstawia swój punkt widzenia. Mówi, czy coś według niego jest dobre i to argumentuje, czy to jest złe i też to argumentuje. I też trzeba zaznaczyć, że Kiszak wybił się na reakcjach, co oznacza, że to nie jest tak, że on miał duże community, które po prostu słucha tego, co jego interesuje, co on ogląda, tylko ludzie przybyli do niego ze względu na punkty widzenia, które on przedstawia, oglądając inne treści. Co, skoro jego liczby cały czas rosną w górę, tam nie wiem, no Kiszak teraz robi jakieś, nie wiem, 20-30 tysięcy chyba na film, co jest bardzo, bardzo dobrymi wynikami na polskiej scenie gamingowej, to oznacza, że rzeczywiście ludzie stawiają go w kwestii autorytetu. I oczywiście też są ludzie, którzy powiedzą, że a, ten Kiszak to debil i w ogóle, kurwa, słuchać się go nie da, no ale zawsze tak jest, że im więcej się osób tobą zainteresuje, to zawsze się znajdzie jakaś grupka osób, która niezależnie co byś powiedział, niezależnie co byś zrobił, to im się to nie będzie podobać, bo mają takie widzimisię. No ale skoro liczby są, a liczby są zajebiste, bo w przeciwieństwie do emocji, no to twardo przedstawiają sytuację, no to to oznacza, że coś musi robić dobrze. I szczerze wątpię, jest tu w tym jakiś element systematyczności, dobrej optymalizacji filmów, dobrych miniaturek, dobrych tytułów, dobrego timingu, no nie? Ale nie zmienia to faktu, że gdyby on nie stawiał ciekawych, często kontrowersyjnych punktów widzenia na materiały, które ogląda, to ludzie by do niego nie przychodzili, żeby usłyszeć, co on ma do powiedzenia. Bo po prostu wstawił się w pozycję autorytetu, który ludziom odpowiada, dużej ilości ludzi. Myślę, że w przypadku dużych twórców już nawet nie wypadałoby tak czysto PR-owo nie oznaczać danego materiału, na który reagujemy, czy nie rzucić nawet tych symbolicznych 10%, gdy się jednak korzysta w dużej mierze z cudzego materiału. I przy okazji takiego oznaczenia... A jakby tych liczb nie było, miałbyś to samo zdanie? No nie, bo wtedy moja teza nie miałaby sensu. Słyszałeś, co powiedziałem, czy nie za bardzo? No bo... Spokojnie, jeszcze raz. Powiedziałem ci, że Kiszak zaczął generować liczby takie, jakie generuje w tej chwili, robiąc reakcję. Czyli jego stok w internecie zaczął rosnąć wraz z robieniem reakcji. Rozumiesz? Nadążasz? Napisz na czacie, czy nadążasz. Czy to na razie ma sens? Zaraz będę kontynuował, tylko chcę się upewnić, że jak dojdziemy do momentu, gdzie się gubisz, to żebym, wiesz, spróbował jakoś inaczej ułożyć słowa, żeby ci to wytłumaczyć. Czekamy, widzowie, spokojnie. W sumie tak, jak są liczby, to jest good, jak nie było, to już inaczej. No w tej tezie, którą ci przedstawiłem, no bo powiedziałeś, że Kiszak żyje z tego, nie? On by żył z tego, zupełnie inaczej by teza wyglądała, jakby żył z tego, gdzie on już miał, nie wiem, 10 milionów subskrypcji, na jego filmach tam by było 100 tysięcy wyświetleń i on zacząłby robić reakty i nadal by robił te 100 tysięcy, to oznacza, że ludzie do niego nie przyszli na jego reakcję, tylko już z nim byli. To jest zupełnie inna sytuacja. Rozumiesz? Lud zjadajny kupę jak miliony much. Dobra, kurwa, nieważne. Oglądajmy dalej. Dane narzędzie by mogło dawać prosty odnośnik odsyłający do pierwotnego filmu już na samej reakcji. Nie, że trzeba się mocować i szukać w opisie, a po prostu kliknąć gdzieś z pozycji odtwarzacza. Sama wygoda. Kto by tam nie oznaczał, to już jego sprawa, ale na pewno jakaś presja społeczna by tutaj też się przy okazji... Nie, spokojnie widzowie, to debil. Ja chciałem dobrze. Chciałem to jakoś wyłożyć, ale no po prostu się... No nieważne. ...wytworzyła, bo widzowie by wiedzieli, czy materiał został oznaczony i raczej by zwracali uwagę na to, że hej, jak oglądasz, to może oznaczaj, bo po prostu wypada. Podobny mechanizm zachodzi przy oznaczeniach, że coś jest reklamą. Widzowie bardzo często zwracają na to uwagę i sami upominają twórców, żeby to robili. Nie jest to co prawda rozwiązanie idealne, ale moim zdaniem i tak lepsze niż to, co mamy aktualnie i raczej nie stwarza żadnych możliwości potencjalnego abuzowania tego systemu, bo nie mówimy tutaj też o żadnym booście do zasięgów, który mógłby być niewłaściwie wykorzystywany, o czym też było wspomniane podczas dyskusji. Zawsze jest to jakiś kroczek do przodu i fajny początek, ale to tylko taki luźny pomysł, bo zauważyłem, że utknęliście chłopaki w miejscu, gdzie się tylko spieracie o najlepsze możliwe oraz idealne wyjście, które ma w sobie mnóstwo punktów spornych, a są przecież rozwiązania gdzieś po drodze między robieniem a nierobieniem, które i tak moim zdaniem byłyby na plus. Jeśli całościowo rozwiązanie Filipa rodzi kontrowersje, bo boosty zasięgowe mają szereg w sobie problemów, to przecież można się zakotwiczyć na połowie, a dopiero później dyskutować o całej reszcie. I za tym rozwiązaniem kryje się jedynie taki jeden problem, że choć podział ten byłby dobrowolny, to i tak stwarza potencjał do dram i kłótni między... Oczywiście, przede wszystkim. Bo załóżmy, że twórca A z 5-minutowego pierwotnego materiału zrobi pogadankę na godzinę, więc uzna też, że chce mieć 100% AdSense'a, a twórca B uzna, że za 5-minutowy materiał należy mu się 70% z reakcji i będzie walka niczym w Koloseum, ale mam wiarę, że dorośli ludzie potrafią się jakoś z klasą dogadać. Nadzieja i wiara matką głupich. Nie ma, ludzie się nie dogadają, nie ma znaczenia, czy są dorośli, czy nie są dorośli, nie dogadają się. Taki system, ja nie jestem w stanie wymyślić takiego systemu, ale w takiej wizji przedstawiony system, no nie działałby ze względu elementu ludzkiego. Jak z komunizmem. Dobrze na papierze, źle w praktyce. Na ile jednak YouTube słucha się sugestii twórców i na ile takie rozwiązania są realne do wprowadzenia, to już nie mam pojęcia, ale to jedynie podrzucam przy okazji, bo ja chciałbym wejść z kolei w polemikę z innym stwierdzeniem, bo Filip rzucił, że twórca jest stratny na swoich materiałach, gdy zaczynają się pojawiać reaction video. Moi drodzy, zastanówmy się nad tym troszkę głębiej. Bez schematu zarzucał swojemu rozmówcy, czyli Kiszakowi, to, że nie ma on dobrego wglądu na sytuację, bo jest twórcą, który sam wykorzystuje content innych, więc z chęcią się tutaj ja wypowiem, jako osoba z tej akurat drugiej strony barykady, której content jest już wykorzystywany i która również, podobnie jak Filip, wkłada mnóstwo pracy w swoje filmy. Zrobimy to na przykładzie moich własnych statystyk i doświadczeń. Oczywiście mój przypadek nie będzie 1 do 1 przełożeniem każdej sytuacji i sytuacje innych twórców mogą się od siebie diametralnie różnić, o czym sobie też porozmawiamy, ale na pewno po części zobrazuję pewną stronę tego zagadnienia. Otóż jestem twórcą aktualnie tworzącym content głównie lorowy i ciekawostkowy wokół gier. Czasem oczywiście sobie też troszkę podyskutuję ogólnie o grach lub tematach naokoło, bo po prostu lubię dyskutować. I siłą rzeczy w pewnym momencie na moje materiały zaczęły reagować inne kanały, które właśnie tworzą content typu reaction video. I tutaj jest bardzo ważna kwestia, bo reakcje zawsze pojawiały się na określony typ materiałów. Były to tematy dyskusyjne i ciekawostki z Dark Souls, natomiast główny core mojego kanału, czyli filmy stricte lorowe, były przez takie kanały nieruszane. I co zawsze widziałem, kiedy pojawiała się taka reakcja? W statystykach mojego kanału zawsze pojawiał się jakiś tam spike wyświetleń w momencie publikacji reakcji na mój materiał. Czasem większy, czasem mniejszy, różnie to bywało, ale z reguły szło zauważyć po samych słupkach, że jakaś reakcja akurat się pojawiła. Na pewno zauważalny był zawsze wtedy przyrost subskrypcji, więc podejrzewam, że za każdym razem w jakiś sposób generuje to nowych potencjalnych widzów, choć z każdą... Mimo że oczywiście suby w 2024 na YouTubie nic nie znaczą i te subskrypcje to jest tylko i wyłącznie do boostowania sobie youtuberskiego ego, bo 90, jeśli nie więcej, procent trafiku, który dzieje się na YouTubie, to teraz jest z rekomendowanej strony, czyli to, co YouTube, algorytm YouTube'a zdecyduje, żeby ci podsunąć i ty w to klikniesz i tyle. Już no ludzie nie... 90% użytkowników YouTube'a nie wchodzi na zakładkę subskrybuj, tylko dostaną notyfikację, to obejrzą. Nie dostaną notyfikacji, nie obejrzą, jeśli subskrybują twój kanał, a i tak najwięcej, no to oglądają tego, co im YouTube podsunie. Ale teoretycznie nadal ten spike subskrypcji, no to nie ma tutaj żadnej dyskusji. Są osoby, które z reakcji przeszły do tekstu źródłowego, zainteresowały się i dały ten kredyt zaufania, chociaż technicznie wiadomo, że on tak średnio działa. Potencjalnie następne materiały, na które być może albo nie, jakiś inny twórca zareaguje albo też nikt nie zareaguje, to jest potencjalna pula, mała bo mała, ale nadal jest to wzrost osób, które może wtedy obejrzą materiał źródłowy i wtedy te utracone wyświetlenia, które na pewno przecież jakby nie ta reakcja, to oni by obejrzeli ten materiał, zwracają ci się, więc co najmniej na zero wychodzisz, a nawet bym powiedział, że na plus. Kolejną reakcją też mam wrażenie, że przyrost tych subskrypcji spadał, ale do tego sobie jeszcze przejdziemy. Bo im mniejszy kanał, tym podejrzewam, że jest to bardziej opłacalne, ponieważ jest to po prostu siłą rzeczy jakaś forma promocji. Nie wiem jak u bez schematu, ale w moim przypadku myślę, że do tej pory zawsze wychodził z tego jakiś boost. Oczywiście na pewno reakcja zje część ruchu, który mógłby się wygenerować samoistnie i organicznie, ale musimy sobie zadać pytanie, ile tego ruchu by się wygenerowało bez żadnej ingerencji i ile tego ruchu praktycznie zerowy. Bo wiadomo, że czasami widzowie oglądają tylko dla samego komentarza i nie interesuje ich w ogóle omawiana treść, w którą nigdy sami z siebie by nie kliknęli. Część widzów faktycznie obejrzy ten materiał zarówno w reakcji, jak i w oryginale, a część widzów, zakładając, że będzie reakcja, już nawet nie obejrzy pierwotnego wideo, nawet jak jej nie będzie, więc warto też brać te czynniki pod uwagę. No ale to znowu wracamy do osób, które znają w momencie wypuszczenia reakcji, obejrzenia reakcji, to znają już twórcę pierwszego i drugiego, więc to już jest tylko i wyłącznie kwestia, którego preferują bardziej i tego nie unikniesz. To tak jak, nie wiem, to równie dobrze ja bym mógł mówić, że Jak ja nagrałem jakąś grę jako pierwszy i nie wiem, jakiś inny twórca tam powie, o Kiszak na przykład, nie? Chociaż Kiszak nie wrzuca swoich gameplayów, ktoś to wrzuca swoje gameplaye też na YouTube'a. Ja nagrałem tą grę jako pierwszy, to drugi twórca może mi zarzucić, że ja mu zabrałem wyświetlenia, bo jako pierwszy wrzuciłem tą grę. No tak kurde, okej. Swojego czasu nawet jakiś widz się mnie spytał, co sądzę o tym, że on akurat nie obejrzy mojego filmu, bo woli sobie poczekać na reakcję, więc strata na pewno zawsze jakaś tam była, ale moim zdaniem klucz jest w tym, żeby wyciągnąć z danej reakcji jak najwięcej można, bo to zawsze jest oczywiście jakaś szansa na korzyść i można z tego przynajmniej moim zdaniem naprawdę sporo ugrać. Dlatego ja ze swojej strony staram się wtrącać do materiałów pewnego rodzaju kotwice, które przekierują widzów z jednego materiału do drugiego. Tak trochę odnosić się do starszych materiałów, żeby widz, który obejrzy reakcję nie u źródła, chciał później obejrzeć także inne moje filmy, bo o ile ciekawostki czy dyskusje ode mnie zawsze chętnie ludzie obczajali u siebie na streamkach, tak już reszta była nieruszana i to właśnie do tej reszty w subtelny sposób zawsze starałem się zachęcać widzów danego twórcy. I dla przykładu pozwólcie, że... I to jest przyszłościowe myślenie, no bo kurde widzowie, jak mamy, jeszcze raz wyciągam Painta. Załóżmy, że jesteśmy adwokatem diabła i rzeczywiście tak to wygląda, nie? Że dochodzi tutaj do utraty wyświetleń. No to jest reakcja, która zabiera ci 10 wyświetleń, no nie? 10 wyświetleń, ale generuje ci 10 nowych subskrypcji, nowych zupełnie osób, które by nie usłyszały o tobie, no nie oszukujmy się, nie usłyszałyby o tobie, gdyby nie ta reakcja. To następnie przy następnych nowych filmach, gdzie jesteś na razie minus 10 wyświetleń, nie? Na minusie. Te 10 osób, każda z nich obejrzy 3 następne twoje filmy. Czyli masz 10 wyświetleń, 10 wyświetleń, 10 wyświetleń. Czyli razem, matematyka, drodzy widzowie, 30. Minus te 10, które straciłeś, nie? 10, to się równa 20 wyświetleń na plus, jeśli już chcemy w ten sposób, nie? Analizować. Niesamowite. Niesamowite. A matematyka jest super. Wykorzystam idealną okazję na bardzo niesubtelną autoreklamę, więc teraz zwracam się widzowie do was. Mówię konkretnie do ciebie i do ciebie. Do wszystkich was, którzy oglądają ten materiał teraz u innego twórcy. Spróbujcie obejrzeć jakieś wideo o lore, bo a nuż widelec może ten temat was akurat zainteresuje, podczas kiedy w życiu byście się nawet nie spodziewali, że tak może być. No lore akurat Dark Soulsów to powiem szczerze, że ja pas, ale doceniam pracę tutaj Damiana, który robi takie rzeczy. Mam ich na kanale pełno, więc polecam serdecznie. Może zostaniecie entuzjastami fabułki w grach. No ale dobra, koniec komunikatu, oczywiście nie namawiam, zróbmy sobie taki mały eksperyment. Zobaczmy, co się stanie po tym filmie z ruchem na innych filmach, jeżeli oczywiście pojawią się jakieś reakcje, a teraz wróćmy sobie do sedna. Bo moim zdaniem dobrze rozegrana sytuacja może bardziej przypominać właśnie taką symbiozę między twórcami niż pasożytnictwo. Przykładem może być nawet kilku twórców, którzy świetnie wykorzystali filmy reakcyjne na ich temat jako taką trampolinę, co ich niesamowicie wybiła do góry, wykorzystując najlepszą moim zdaniem formę odpowiedzi na to, czyli wejście właśnie w interakcję. Jakaś forma wspólnego działania, na pewno wiecie o co chodzi. I nawet jeżeli będzie to tylko taki chwilowy boost na kilka odcinków, to wciąż można go przerobić w jakieś długofalowe zasięgi i wytworzyć jakąś relację z tymi widzami, którzy tymczasowo zaczęli śledzić to, co robisz. Niektórzy tak robili, niektórzy nie, różnie to bywało. Zastanówmy się więc, jakie przypadki mogłyby zabijać nasz zasięg. Przypadek numer 1, gdzie ktoś ogląda wszystkie materiały z danego kanału, więc widzowie, którzy już obejrzą same reakcje, to i tak nie wchodzą na pierwotnego twórcę, no bo po co, skoro wszystkie materiały mają już obejrzane. Ma to też nie do końca, bo też jest kwestia na przykład, że ze względu, że oglądasz wszystkie materiały danego twórcy, to jednocześnie utrwalasz więź twoich widzów z tym twórcą, jakby on się staje też częścią tego kręgu zainteresowań, tego utożsamiania się, gdzie w pierwszej kolejności oni przyszli do ciebie, czyli osoby reagującej, bo się z nią utożsamiają, więc ta osoba, która jest cały czas oglądana, jakby staje się częścią gangu, no nie? I przez to dochodzi do sytuacji, że ci widzowie, no prędzej czy później, przejdą do tej osoby i będą na stand-by'u. I mimo, że no, pewnie Dobrodziej, tak z lootboxem chociażby. Powiedzcie mi widzowie, czy zdarzyło wam się, jak oglądamy lootboxa codziennie, ja co prawda, że lootboxa nie wrzucam na kanał, ale oglądam sobie na strumykach, czy przez to, że ja oglądam lootboxa codziennie, to zdarzyło wam się obejrzeć lootboxa, który został wypuszczony o godzinie 16, jak tam, nie wiem, wracacie ze szkoły, z pracy albo coś takiego, a nie mieliście czegoś takiego, żeby obejrzeć, że nie, Dobrodziej to będzie oglądał, to poczekam. Pewnie też są takie osoby, ale nie zmienia to faktu, że nadal skapuje jakaś część trafiku, czyli nadal plus, surplus, przez to, że osoby będą, o okej, kurde, lootbox nowy, to sobie obejrzę. Później i tak Dobrodziej będzie oglądał, to też pewnie sobie obejrzę, ale na strumyku. Nie, ale na Arkadikusa już tak. O, no to Arkadikus chociażby. Jeszcze jak, no. Czyli niektórzy nie, inni tak, ale no nadal. Są jakieś osoby, które tak robią, czyli jest to plus. To dużo sensu, szczególnie jeśli publika obu kanałów bardzo mocno się pokrywa, co sprawia, że szkody mogą być dużo większe, ale im więcej analizuję różne kanały, tym bardziej widzę, że ciężko to jednoznacznie stwierdzić. Zobaczcie sami na sytuację masowo oglądanego przez innych twórców Gniazda Nostalgii, gdzie filmy, które miały swoje reakcje i ludzie bardzo dobrze wiedzieli, że takowe się na pewno pojawią, i tak robiły ogromne wyświetlenia, bardzo porównywalne z tymi filmami, które tych reakcji nie miały. A Gniazdo wtedy przecież w ogromnym stopniu było oglądane właśnie przez publikę tych twórców. Więc może czegoś tutaj nie dostrzegam, ale mam wrażenie, że wyświetlenia głównie zależały od poruszanych tematów, a nie od tego, czy pojawiała się na niej jakaś reakcja, czy nie. Więc tutaj z chęcią posłucham waszej perspektywy jako widzów i może nawet jako twórców, jeżeli ktoś zechce się tym podzielić. A tymczasem drugim ważnym czynnikiem, który mógłby mocno wpływać na nasz zasięg, wydaje mi się, że może być też czas, kiedy dany materiał wychodzi i kiedy jest oglądany, bo jeśli twórca ogląda lub odnosi się do filmów trochę starszych, to tamten film i tak już nie generuje zazwyczaj zbyt dużych zasięgów, więc siłą rzeczy potencjalna strata jest tutaj raczej minimalna. A skoro tak, to logicznym wydaje mi się wniosek, że w sytuacji odwrotnej, gdy film wychodzi na drugi dzień i od razu pojawia się reakcja, to wtedy jednak może się to odbić troszkę bardziej na zasięgach, ale ponownie sprawdźmy, jak to się ma do rzeczywistości. Porównajmy sobie kilka moich starszych filmów o tym samym. Dawaj statystyki. Ciekawostkowym, gdzie były trochę inne sytuacje z wypuszczanymi na nie reakcjami. I tak oto mamy film pierwszy, który miał swoją publikację 19 lutego, a 20 pojawiła się pierwsza reakcja od Kiszaka. Następnie 22 mieliśmy reakcję od Tamae. Filmy od Kiszaka robiły wtedy jakoś tak z 20 do 30 tysiaków, a Tamae jakoś tak od 3 do 5 tysiaków, więc myślę, że to też ważne, żeby to zaznaczyć. Jak widzimy, drugiego dnia wyświetlenia osiągnęły prawie 1/2 dnia pierwszego, trzeciego z kolei 1/8 dnia pierwszego i przez 3 dni tak sobie leciało, aż nastąpił stopniowy spadek i dalej filmy robiły już po 50 wyświetleń dziennie. No to teraz drugi film. Premiera 25 marca, 26 marca wjeżdża reakcja od Tamae i długo cisza, bo reakcja Kiszaka pojawiła się 12 kwietnia, czyli po ponad 2 tygodniach od publikacji. Wyświetlenia dnia drugiego osiągnęły 1/3 dnia pierwszego, czyli stosunkowo trochę mniej niż w przypadku pierwszego filmu i później trzeciego dnia około 1/6 dnia pierwszego, więc można by powiedzieć, że się to nawet trochę wyrównało, jeśli mówimy o stosunkach względem pierwszego materiału. Natomiast tutaj w przeciwieństwie do pierwszego filmu nie mieliśmy jeszcze reakcji od Kiszaka. Więc film sobie siedział, wyświetlenia stopniowo sobie spadały, aż doszły do poziomu 50 wyświetleń dziennie i 12, czyli podczas właśnie publikacji reakcji u Kiszaka, nastąpił skok do 167 wyświetleń, po czym stałe wyświetlenia spadły z 50 do 30. Mało, bo mało, no ale gdyby nie było reakcji, no to byśmy byli na tym poziomie tutaj, 50 wyświetleń, no to tracisz w końcu, czy nie tracisz, bo 50 za 150 to wydaje mi się, że to jest wzrost, ale może jakoś nie rozumiem matematyki. 30 dziennie, ale to tylko na chwilę, bo później się unormowało i wróciło do normalnego stanu. A teraz porównajmy to z ciekawostkami o Helldivers, na które już nikt w sieci nie zrobił żadnej reakcji, a przynajmniej mi nic o tym nie wiadomo. Są to oczywiście Helldivers, więc mamy tutaj do czynienia jednak z innym formatem, nawet jeżeli to też są ciekawostki, więc ruch społeczności może zachowywać się tutaj trochę inaczej, ale jak widzimy, wykresik wygląda zupełnie tak samo. Dzień drugi to prawie 1/3 dnia pierwszego, a trzeci to już prawie 1/8, więc leciutko gorzej stosunkowo niż Soulsy, ale w miarę podobnie. I z tego mógłbym już powolutku próbować wnioskować, że reakcje innych youtuberów mają dosłownie znikomy wpływ na nasze własne zasięgi, jeżeli chodzi o ten sam film, na którym jest reakcja. Nawet jeżeli dokładają lub zabierają kilku widzów, to i tak wychodzi na to, że jest to ledwie nic nieznaczący promil, bo tego nawet nie widać na wykresiku. Chyba że ja czegoś nie dostrzegam, to wtedy proszę mi zwrócić uwagę, bo... Ja też nie dostrzegam. Też bym się chciał dowiedzieć. Zależnie od tego, jaki rodzaj formatu wybierzemy, wyświetlenia mają dosłownie identycznie wyglądające wykresiki. Analiza gotika, losowy film lorowy, cokolwiek zechcecie. Oczywiście u mnie to może wyglądać inaczej, a inaczej może to też wyglądać u innych twórców, ja jedynie... Nie, no schemat jest ten sam. Jasne, że są jakieś odbiegnięcia od normy w postaci, że nagle algorytm dostanie pierdolca i też mam takie przypadki filmów, które po 2 miesiącach nagle się przebudziły, ale no nie ma to nic do rzeczy, czy ktoś na to zreaktował, czy nie. Reakcje, szczególnie kiedy no ktoś rzeczywiście dokłada coś od siebie, nawet jeśli jest to pasożytnictwo, czyli żerowanie na tym, że ktoś zaczął jakiś, jak ktoś zaczął jakiś temat, to ja już nie mogę się do niego odnieść, no to jest za płytkie myślenie, nie? Tak naprawdę. To każda reakcja jest to potencjalna ekspozycja na nieznaną dotąd dla ciebie publikę. A nawet jeśli publika jest wspólna i oni zdecydują, że wolą oglądać osobę reaktującą, trzyma cię to w takim kręgu relevancji, jak to po polsku powiedzieć, bycia na czasie, no nie? Że ludzie będą o tobie pamiętać, więc skapnie to na następne filmy, które będziesz wrzucał. Więc to, co stracisz, i tak dwukroć, trzykroć, tak jak na bazie tych subów, jak wam pokazywałem, to wróci do ciebie. Zainteresowanie. Nie się dzielę swoją własną perspektywą. I nie jestem też w stanie ocenić długofalowo zgarnianego zasięgu i czy reakcja nie podbiera właśnie tego, bo u mnie filmy, które generują stałe wyświetlenia w czasie, to są filmy o lore, które nie są oglądane przez innych twórców, podczas kiedy inne formaty, co wydaje mi się też naturalne w ogóle dla większości filmów na YouTube, mają dosyć krótką żywotność, niezależnie od tego, czy są tworzone na nie reakcje, czy nie. Jedyne co zauważyłem to to, że drugi film ciekawostkowy, który dostał reakcję z opóźnieniem, miał leciutko dłuższą żywotność niż film pierwszy, bo jeszcze przez kilka dni od publikacji zgarniał trochę więcej wyświetleń w czasie, ale mówimy tutaj o różnicy maksymalnie tak z 400 wyświetleń, więc to mogłoby wynikać z czegokolwiek, tak naprawdę jest to znikoma. Niezwiązane. W kontekście pierwszych 7 dni od publikacji stanowi to mniej niż 5% całości. Tak więc podsumowując ten cały wywód, ja osobiście uważam, że nawet jeśli nie ma to znaczącego przełożenia i wpływu na konkretne filmy, to z reakcji innych twórców wciąż jednak wydaje mi się, że można coś fajnego ukręcić i wykorzystać to jako szansę na promocję. W jakiś sposób wciąż może to przecież powiększyć fanbase. Na pewno jest to swego rodzaju przypomnienie o sobie, bo czasami widzowie są jak wędrujące stada oraz hordy zombie, które jednego dnia wcinają treści u was, a drugiego idą sobie gdzie indziej szamać, bo potrzebują zmiany otoczenia. Kanały na YouTubie, twórcy w internecie są niczym innym jak przystankami autobusowymi. Ktoś przychodzi, na tym przystanku dłużej zostanie, może nawet się prześpi na tym przystanku, a inny przyjdzie, od razu przyjedzie inny i przyjedzie autobus, wsiądzie do tego autobusu i wysiądzie na innym przystanku autobusowym i tyle. Oczywiście mówię to żartobliwie i mam nadzieję, że nikt się nie obrazi o to porównanie do zombie. Ja osobiście reakcje na moje filmy uwielbiam, z tym, że warto też zaznaczyć, że reakcja reakcji jest nierówna. Jeżeli ktoś w trakcie oglądania mojego materiału rzuci może maksymalnie z 2 zdania, czy będzie wpierniczał pierogi, to też bardzo nieładnie i ja na miejscu tej osoby nawet głupio bym się czuł, gdybym... Dokładnie, dokładnie, no właśnie. To też jest osobna kwestia tak naprawdę tego, no czy ty rzeczywiście coś wnosisz. I możemy, no, ty nic nie wnosisz, bo tam skrytykowałeś mój materiał, no to wtedy to ego gada tak naprawdę. Ale nawet jak ktoś by obejrzał jakiś mój materiał i powiedział, że nie, no, źle mówi, bo argument, no to mi już by się oczy zapaliły pod tytułem możemy to skontrować, możemy wejść w jakąś dysputę, w jakiś dyskurs, no nie? Bym miał wrzucać taki materiał na kanał. 100% uważam, że tego typu reakcje, co widuję czasami w shortsach, gdzie jest wideo czyjeś i wklejona na dole jedynie głowa oglądającego twórcy, który się tylko patrzy i nawet nie powie ani jednego słowa, jest patologią, którą akurat trzeba uciąć i wypalić napalmem. Ale to już tylko moje zdanie. Bardzo lubię, jak filmy reakcyjne wydłużają wręcz oryginalny film do połowy zawartości lub jak stanowią jakiś zaczątek dodatkowej dyskusji, czy ewentualnie sprawią, że poszerzę swoją własną wiedzę na jakiś temat, co miało miejsce na przykład wtedy, gdy Lawin z lootboxów mnie oglądał i sprzedał świetną ciekawostkę odnośnie tego, że w Unreal Engine 5 jest funkcja dostosowująca lip-sync do dubbingu, czego wcześniej nie byłem nawet świadom, więc jak najbardziej taka polemika jest bardzo rozwijająca i z Filipem na pewno możemy się tutaj zgodzić, mimo że w przeciwieństwie do Filipa reaction video traktuję bardziej jako szansę niż potencjalne szkody, ale tak jak już mówiłem, możliwe, że moje obserwacje i doświadczenia się trochę różnią względem sytuacji. No, reakcje, doświadczenia, bla bla bla, uczucia, odczucia. Były pokazane statystyki i ja mogę te statystyki ze swojej strony jako no, takiego hybrydowego twórcy, chociaż chyba na mój content nikt nie reaguje, może dlatego, że jestem chujowy, nie wiem, no whatever, no nie wchodźmy w takie szczegóły, ale no są pokazane statystyki, tak to wygląda. Więc jaki jest argument jeszcze raz za tym, że jesteś stratny w większym rozrachunku, w statystycznym rozrachunku? Bo nie rozumiem, czy to jest na zasadzie, że ja coś mam, ktoś się tym, co ja mam, zainteresuje i widzę, że on też coś ma i ja bym w sumie to chciał. Mimo że tak naprawdę nie mam do tego prawa i to tak nie działa, że ta osoba, która coś ma, to z racji, że zainteresowała się tym, co ja mam, nie zabierając tego, to ja mam teraz roszczenia do tego, co ta druga osoba ma. No co to jest za... No to jest jakieś lewackie myślenie. Sytuacji na kanale bez schematu. Natomiast też, niezależnie od tego, jakie mamy zdanie, to wciąż należy pamiętać o tym, że każdy może mieć swój własny pogląd na sprawę i to zawsze warto uszanować, więc jeśli jakiś twórca sobie nie życzy, żeby oglądać jego materiały, czy nawet umieszczać jego twarz na miniaturach, bo i takie przypadki się zdarzają, to z czystej przyzwoitości, przynajmniej według mnie, warto to... Jak najbardziej, to też uważam za taką dżentelmeńską umowę, na zasadzie, no, jeśli ja reaguję na coś, jakby, jak Damian do mnie napisze i Dobrodziej, bo nie wiem, bo coś tam, że kiedyś żeś powiedział, nie lubię cię... nie wrzucaj tego. To mimo, że uważam, że no dużo tutaj dołożyłem od swojego punktu widzenia i tak trochę łopatologicznie próbowałem wam wytłumaczyć ten cały precedens, no to ja bym powiedział okej, whatever. Fakty też, że przypiłbym mu łatkę debila, ale to już jest moja prywatna sprawa, nie? Jakby no nie chcę, żebyś rzucał ten reakcję na mój film do siebie, no dobra, whatever. Uszanować, niezależnie od tego, czy według nas ma to sens, czy nie. Taka jest moja perspektywa jako mniejszego twórcy, dajcie znać, co sądzicie i czy czegoś nie zauważam, bo zawsze zakładam, że jest taka możliwość, a fajnie jest poszerzać swoje horyzonty. Dziękuję też tym, którzy wspierają ten kanał, bo niewątpliwie dokładacie sporą cegiełkę w rozwój tych treści. No i pewnie błąd poznawczy, bo jak to, że mój materiał u niego ma tyle wyświetleń, a u mnie nie. No tak, jak się pojawia też sytuacja, gdzie reakcja ma znacząco większą ilość wyświetleń niż oryginalny materiał, co się często zdarza i to już nawet nie chodzi o Kiszaka, tylko no Asmon Gold, czy w Polsce Multi też. Multi przecież ma ten kanał, gdzie tam no reakcje, które on tam ogląda, no to mają 200 000, a materiał źródłowy miał tam, nie wiem, 5 000 czy coś takiego, więc mówimy tutaj o gigantycznych różnicach. No to pierwszą reakcją twórcy, a nie oszukujmy się, duża część twórców internetowych, no to nie są ludzie obyci jakoś w biznesie, w marketingu, w YouTubie tak naprawdę paradoksalnie, tylko zaczyna przemawiać wtedy ego. Że jak to k***a? On tyle ma? I tam ja jestem? To ja powinienem to mieć, bo przecież ja tam jestem. No nie, no tak YouTube nie działa i to dzisiaj próbowałem jakoś tak wytłumaczyć, nie wiem, czy było to wystarczająco zrozumiale, ale znowu ten temat powraca, jestem ciekaw, czy za rok znowu jakoś to zacznie się gotować, że ktoś ode mnie kradnie, bo wrzuciłem swój materiał dla każdego do obejrzenia i ktoś inny na tym zarobił, nie? A miałeś już taką sytuację, że ktoś do ciebie napisał, żeby swojego komentarza nie wrzucać na kanał? Tak, miałem. Miałem i bez problemu, mimo że uważałem argumentację tej osoby za absurdalną, no to jakby mam taką zasadę, jakby dżentelmeńską zasadę, że no okej, whatever. Ja nic na tym nie stracę, ty na tym stracisz, bo tak to właśnie działa. No, Januszek z YouTube'owy, dokładnie. Ale Damian, dobry ten materiał, łapkę w górę oczywiście zostawię. O, i suba nie mam, to suba też zostawię. I widzisz? I działa.